Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 15 sierpnia 2021 roku. Jestem we Włocławku i zgodnie z tym, co Państwu obiecałem, dzisiaj nadszedł czas spełnienia obietnicy, a mianowicie mówiłem, że będę prezentował również swoją poezję, swoje wiersze. I dziś chciałem przeczytać trzy wiersze z tomu 44 wiersze, który ukazał się w roku 1998 nakładem Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego we Włocławku. Warto podkreślić, że wyboru tych tekstów dokonał wówczas dr Aleksander Madyda, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan dr Aleksander Madyda napisał, uważam, że bardzo interesujący, bardzo ciekawy wstęp. Pierwszy akapit tego wstępu poprzedzającego wybór moich wierszy przeczytam Państwu teraz. Został on zatytułowany Spłonąć by żyć wiecznie o poezji Mirosława Glazika. Spłonąć by żyć wiecznie to jest cytat z jednego z moich wierszy. Otóż pan doktor tak rozpoczyna swoje słowo wstępne. Prezentowany wybór wierszy zawiera najciekawsze pod względem artystycznym i tematycznym utwory pochodzące z opublikowanych dotychczas przez poetę 5 tomów Wieczory prowincjonalne 1988 rok, W rytmie codzienności 1989 rok, Nocny dyżur poety 1990 rok, Świt 1991 rok. Niektóre utwory już Państwo z tego zbioru mieliście możliwość usłyszeć i widzieć na moim kanale. I Niknące obrazy 1995 rok. Wiersze te pogrupowano według ich powinowactwa treściowo-nastrojowego. Domeną autora pozostają przynajmniej na razie trzy odmiany liryki. Osobista, o tematyce czerpanej z najbardziej intymnej sfery przeżyć jednostkowych. Refleksyjna, wyrastająca z zamyśleń nad rzeczywistością. Oraz programowa, zorientowana na współczesne wydarzenia polityczne. W niniejszej książce pominięto ową trzecią odmianę, ponieważ właściwe temu gatunkowi lirycznemu nacechowanie piętnem doraźnej chwili uniemożliwia uniwersalizację wyrażonych treści. Tymczasem liryka sensu stricto stara się właśnie osiągnąć poziom znaczeń powszechnych, ogólnoludzkich, niezależnych od konkretnego czasu i miejsca. To pierwszy akapit wstępu, a teraz poproszę o chwilę uwagi. Zaprezentuję trzy krótkie utwory liryczne z tego zbiorku. Proszę zobaczyć, tutaj jest też taka okładka ze zdjęciem, a rysunki z szaty graficzną zaprojektował nie byle kto, bo sam Józef Stolarz, znany włocławski malarz, znany nie tylko w Polsce, ale i na świecie. A teraz posłuchajmy trzech utworów, które tworzą taki, wydaje mi się, że taki właśnie blok tematyczny. Chcę być sam, tylko Bóg może poznać moje niegasnące marzenia. Odejdź się, chcę zostać sam. Patrzą na mnie świeże księgi, może już nigdy nie rozdzielę kartek. Spopielały palce z rozpaczy. Długo czekałem na ciszę, którą ukształtował Bóg, gdy jeszcze nie stworzył Adama. Potem przez wieki ciągnął się wrzask, pobłażliwie akceptowany przez Pana. Zbliżają się dni zmartwychwstania ciszy. I drugi tekst, pułapki na poetów. Działają z opóźnieniem. Ich zaletą jest chłodna konsekwencja. Zaczyna się od wędrówki radosnym krokiem po krawędzi tęczy. Wówczas tu barwne motyle ciepłym lotem zdobią sny. Potem są pracowite godziny z cichą prośbą o przyszłą zapłatę. Kiedy pojawia się świadomość pułapki, na ratunek jest już zbyt późno.
Nie ma także możliwości odwrotu. Trzeba iść grząskim krokiem w listą czeluść zapomnienia. I trzeci wiersz, bez tytułu, zaczyna się od słów za oknem tak wiecznie. Za oknem tak wiecznie zamykam oczy domu, drewno wrzucam w czeluść pieca i słucham szumu płomieni. Przychodzi mi do głowy, że mógłbym prosto z powietrza spisywać szept październikowy, zrywać klonu liść zębaty, śledzić jak drzewa w parku rzucają cień złowrogi, a my straszy kąty. Tak, i trzeci utwór, który ma tytuł Nocny dyżur poety, jak jeden z moich tomików. Tak. Nocny dyżur poety. Czuwam nad kartką. Nieufnie patrzę na swoje palce. Chłodne oblicze zwierciadła wnikliwie bada szczerość moich oczu. Gwiazdy rzucają niepewne światło. Jawa to czy sen? Idą drzewa pijane, tańczą na krawędzi ulicy. W ogrodach chochoły zaciskają słomiane pięści. Dziękuję Państwu za uwagę. A teraz chciałem tylko podkreślić jeszcze, że warto przypomnieć, że tomik ten finansowali mecenasi, wśród nich Wrocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Urząd Wojewódzki we Wrocławku, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Miejski we Wrocławku, Władysław Skrzypek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci Władysław Skrzypek. Władku, tak mi Ciebie brakuje. Mój brat Ludwik Glazik, usługi transportowe w świecie, polecam. Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku, Zarząd Miasta Kowal, Zarząd Gminy Kowal, Bank Spółdzielczy w Kowalu. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, a wydrukowała tomik nieistniejąca już niestety drukarnia przy ulicy Barskiej, Linea SC, Linea Spółka Cywilna. To tyle poezji w dniu naszego wielkiego święta, w dniu rocznicy Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą. I dzisiaj jest także dzień szczególny, religijny, bo mianowicie jest to święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dziękuję za uwagę. Polecam filmy w ramach wideoblogu Trzeba Przeżyć. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Polecam filmy. Moi drodzy, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Udostępniajcie znajomym, przyjaciołom. Tak? A przede wszystkim oglądajcie. Oglądajcie i słuchajcie. Jak nie macie czasu na oglądanie, to słuchajcie. Tak. Dziękuję. Dziękuję Ci.